Cześć wszystkim. Tym razem witam za kierownicy Citroena C3, czyli samochodu, wobec którego nie możecie przejść obojętnie, jeśli szukacie niewielkiego autka do miasta z segmentu B. I nie zwracam się tylko do osób, które są fanami francuskiej motoryzacji, a wręcz przeciwnie, szczególnie zwracam się do tych osób, które takimi fanami nie są. Dlaczego? Zapraszam na test. Wyjaśnijmy sobie na początek, że nie będę starał się Was przekonywać, że na pewno po tym teście kupicie C3. Nie chodzi mi też, broń Boże, o to, że będę Wam opowiadał, że C3 jest najlepszym samochodem w klasie B. Chodzi mi natomiast o to, że jest to tak inne auto i szukając samochodu, będąc na przykład skoncentrowanym do tej pory, nie wiem, na niemieckich samochodach, na japońskich, może na koreańskich, jeśli ktoś z Was zakładał, nie, francuskie to nie, to na F, to w ogóle tragedia, nie kupię na pewno takiego samochodu, to zanim coś takiego powiecie, nie kierujcie się zasadą, lubisz sushi? Nie, w ogóle jak to można jeść, niedobre. A próbowałeś kiedyś? No nie. Nie róbcie tego błędu i zanim kupicie autko do miasta, sprawdźcie między innymi Citroena C3. Dlaczego? Na początek wiadomo, każdy znając ten samochód, czy w ogóle widząc go gdzieś na ulicy, na 100% zwraca na niego uwagę, na sam wygląd tego samochodu. No jest to tak sympatyczne autko, które jest mocno inne, więc rzeczy, które są inne, jednym się będą podobały, drugim nie, to jest normalne, ale myślę, że mało jest osób, które powiedzą, że C3 jest brzydka. Jest to naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja, przy czym to jest oczywiście za mało, żeby przyciągnąć do siebie kogoś, kto wyda na samochód za chwilę kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo czy będzie to 50 czy 70, wszystko jedno, jest to fura pieniędzy, także każdą taką decyzję, wiadomo, trzeba dobrze przemyśleć. Zakładam, że szukacie samochodu, który musi być nieduży po to, żeby się wszędzie zmieścić, nieduży też po to, żeby kosztował rozsądne pieniądze, żeby nie był drogi w serwisowaniu, żeby palił też niedużo, żeby ubezpieczenie było tanie, ogólnie żeby to był samochód w miarę ekonomiczny, fajnie jakby był ładny. Wiadomo, ja nie będę się rozwodził nad takimi rzeczami, które w tej klasie są oczywiste, czyli to, że bagażnik nie jest duży, ma około 300 litrów. Ogólnie na tą klasę jest to bardzo fajny wynik. Wiadomo, z tyłu też miejsca, znowu, jak na tę klasę, jest bardzo w porządku, ale ogólnie wiadomo, że to nie jest samochód do wożenia 5 osób na dystansie 700 km. Samochód jest niewielki. Czym miałby Was w takim razie do siebie przekonać? Otóż nie znam samochodu w tej klasie, którego zawieszenie jest tak bardzo komfortowe. To jest naprawdę samochód, którym z miejsca kierowcy, a zakładam, że w większości ten samochód będzie wykorzystywany z miejsca kierowcy. Może dziecko też z tyłu, wiadomo, czy ktoś obok, ale to tak samo w równym stopniu doceni tę zaletę. Ten samochód jest tak komfortowy, że naprawdę ciężko uwierzyć, że to jest malutki samochodzik z segmentu B. Wszystkie nierówności, jakieś progi, kostka i tak dalej, przejeżdżane w tym samochodzie, to jest, no nie będę mówił, że to jest przyjemność, ale naprawdę jest to coś wow. Ja zawsze szukam w samochodach jakiegoś efektu wow i na pewno jeśli chodzi o Citroena C3, to jest to jego zawieszenie i komfort, jaki osiągamy jeżdżąc tym autem na co dzień. Wow. C3 to w ogóle taki fajny samochód, jeśli chcemy na przykład zobaczyć, jak zmieniły się samochody w tej klasie na przestrzeni ostatnich, nie wiem, powiedzmy 10 lat. Zobaczcie, jak wyglądał ten model jeszcze w 2009 czy 2010 roku. Można było wtedy kupić jeszcze pierwszą generację. To był naprawdę malutki samochodzik, takie typowe wozidełko, a jeżdżąc dzisiaj od kilku dni nową C3, ja kompletnie nie mam oczywiście z pozycji kierowcy wrażenia, że jeżdżę czymś tak malutkim. Ten samochód naprawdę urósł, on już nie tylko wygląda na dużo bezpieczniejszy, jest oczywiście dużo bezpieczniejszym samochodem. I fajne jest to, że w tej klasie aut nie jesteśmy skazani już na to, jeśli potrzebujemy samochodu, którym będziemy jeździli 98% przebiegów, dojeżdżając gdzieś do pracy czy na zakupy, tak naprawdę na co dzień, pokonując krótkie odcinki, potrzebując po prostu małego samochodu, nie chcąc wielkiego SUV-a, bo jest po prostu nam taki niepotrzebny, albo jest to drugi samochód na co dzień, nie jesteśmy skazani na to, że będziemy walić głową w sufit, mieć kolana przy zębach i ogólnie czuć się klaustrofobicznie, bo dzisiejsza klasa B tych aut
potrafi mieć taki samochód jak na przykład C3, gdzie ja naprawdę przy wzroście 182 cm z miejsca kierowcy kompletnie niczego mi nie brakuje. Kompletnie, jeśli chodzi o przestrzeń. Nie powiedziałem Wam jeszcze, co ja tutaj mam pod maską. Otóż jest to silnik 1.2 o mocy 110 koni, oczywiście turbo i oczywiście, bo to już się zrobi oczywiste, trzycylindrowy. Nie jest to oczywiście silnik stworzony do jakiegoś ścigania się, ale no jest to w sumie topowa jednostka, jeśli chodzi o C3, o benzynowe silniki. W zupełności wystarczająca do, myślę, że nawet całkiem fajnej jazdy do tego, do czego został ten samochód stworzony. Co do spalania, moje spalanie waha się w granicach 7-7,5 litra. Mam skrzynię manualną. Przy bardzo spokojnej jeździe jest to właśnie ciut poniżej 7. Jadąc gdzieś dalej w trasę, wyniki około 5 litrów możecie spokojnie założyć. Nie wiem, czy to teraz słyszycie, jadę 80 na godzinę. Jest oczywiście dosyć głośno, ale to myślę, że każdy się dzisiaj spodziewa tego, że w samochodzie klasy B będzie dosyć głośno. No, to jest jakby normalne. Co do plastików, tutaj pewnie w wielu testach też widzieliście opinie, że są bardzo słabe. Ja powiem tak, są oczywiście twarde. To nie jest jakiś najwyższy poziom wykonania, to wiadomo, to nie jest samochód z segmentu premium, ale ja Citroena cenię za to, że jest to samochód inny. Jeśli lubicie rzeczy inne i fajnie, bo nie chcemy chyba wszyscy jeździć takim samym samochodem, zobaczcie na te detale, które, no wiadomo, francuskie samochody są z tego znane. Niech sobie będzie tutaj twardy plastik, ale mamy na przykład taką wstawkę. Ja nie mówię, że to się będzie każdemu podobało, ale to jest coś innego. Moim zdaniem bardzo fajnie, że są takie marki, które nie boją się takich rzeczy. Zobaczcie na przykład na uchwyty w drzwiach. Ciężko znaleźć coś takiego w innych markach i naprawdę trzeba Francuzów za takie bajery docenić. Oczywiście, jak to nowoczesny samochód, ekran dotykowy. Ja będę się tego trzymał, będę to zawsze mówił, niezależnie czy to Citroen, czy jakakolwiek marka. No, chcę sobie zrobić cieplej, zimniej, muszę odrywać wzrok, muszę trafić w ekran, zrobić nawiew bardziej czy mniej, czy temperaturę podwyższyć, obniżyć. Kompletny bezsens i coraz więcej marek oczywiście tego się trzyma. Sam fakt, że ekran jest moim zdaniem za nisko, tak jak w wielu samochodach, które się trzymają ekranów niżej, na pewno wygląda to ciekawiej niż wystający tablet na górze, ale na pewno jest dużo mniej bezpieczne, ergonomiczne. Ogólnie jeśli tablet jest wyżej, mniej odrywamy wzrok od jezdni, no normalny temat. Ale to mówię, to już domena wielu marek, idziemy w tę stronę i chyba nic z tym nie zrobimy, szczególnie z tymi dotykowymi ekranami. No mówię, pewne rzeczy oczywiście jak najbardziej, ale to, że nie ma tutaj pokrętła od tego, żeby zwiększyć nawiew, zmniejszyć, czy ustawić temperaturę wyższą, mnie się to nie podoba. Jak już zacząłem mówić o wadach, to wymienię coś jeszcze, bo tak, oczywiście jest to pierdoła, ale zobaczcie, gdzie umiejscowiony jest guzik od regulacji lusterek. Ja wiem, lusterek nie regulujemy 4 razy dziennie i może to być odebrane trochę jako czepialstwo, ale z drugiej strony to, że ja po pierwsze kompletnie nie mogłem tego znaleźć na początku, chciałem zmienić lusterka, dostosować pod siebie, nie wiedziałem po prostu, gdzie jest ten guzik, bo jest w bardzo nietypowym miejscu. Po drugie, trzeba oderwać plecy, żeby sobie ustawić, przynajmniej ja muszę, lusterka. I nie chodzi o to, że to wielki wysiłek, żeby oderwać plecy, tylko lusterka warto ustawiać, mając te plecy oparte o fotel. Więc mówię, ale to jest to pierdoła. Drugą, pewnie jakąś tam właśnie wadą część osób może uznać, jeśli chodzi o materiały wykończeniowe. Ja uważam, że to naprawdę nie ma tutaj tragedii. Ale jest jedna rzecz, która mi w tym samochodzie strasznie przeszkadza i po tylu dniach jazdy nie przyzwyczaiłem się do niej, bo do tego się nie da przyzwyczaić. I niestety jest to manualna skrzynia biegów. Powiem szczerze, że to, że ona ma skok lewarka jak w starym Żuku, gdzie trzeba pokonać 1,5 metra, żeby zmienić bieg, to jeszcze jest do przeżycia. To, że ogólnie są skrzynie manualne, które po prostu bardzo przyjemnie się obsługuje, jest taki fan ze zmiany biegów, z większej kontroli nad samochodem, to, że nie jest przyjemna ta skrzynia w relacji z kierowcą, to też jest do przeżycia. Ale to, że ta skrzynia jest tak strasznie nieprecyzyjna, to już jest naprawdę słabe i ja za każdym razem, w zasadzie przy każdej jeździe, zdarza mi się wrzucać bieg, nie trafić w ten bieg, nie chcę wskoczyć. Czasami nie wiem, czy ja wrzucę 3 czy 1.
manualna skrzynia biegów w tym modelu jest fatalna i ciężko to ukryć, ale jest jeden sposób, żeby to zniwelować, czy w ogóle wyeliminować, czyli zamówić samochód ze skrzynią automatyczną. I taki wariant ja zawsze polecam, szczególnie do aut wykorzystywanych w mieście. Nawet gdyby ta skrzynia była fantastyczna, i tak pewnie powiedziałbym Wam, żebyście kupili automat, bo sam jestem do takich skrzyń przekonany, ale manual, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś wybiera, musi o tym wiedzieć. Ta skrzynia jest naprawdę słaba. I przy czym, nie wiem, czy to będzie dobrze, czy to będzie niedobrze, ale jest to w zasadzie jedyna taka duża wada tego samochodu, która rzuciła mi się w oczy po tygodniu jazdy tym modelem. Kolejny aspekt, który pewnie jest szeroko rozważany zawsze przy każdym zakupie, to cena samochodu. I o ile startuje ona z bardzo fajnego pułapu, bo będzie to 40 parę tysięcy, to raczej zbyt wielu klientów na takie warianty się nie zdecyduje, czy po prostu się nie decyduje, bo raczej zamawiane są wyższe wersje. Czyli musicie sobie założyć, że za C3 trzeba zapłacić około 60 paru tysięcy. Taka wersja, którą ja jadę, która ma już naprawdę bardzo dużo rzeczy, to wydatek nawet ponad 70 tysięcy. Także jest to dużo, ale z drugiej strony tak wyglądają dzisiaj ceny nowych samochodów, nawet segmentu B. Całe szczęście, że te samochody to nie są już takie malutkie wozidełka, do których nie da się wsiąść i jazda tym samochodem jest katorgą, ale jest to na pewno niemały wydatek. Przy czym zobaczcie, dzisiaj za fajnie wyposażony kompakt, powiedzmy autoklasy wyżej, to już cena ponad 100 tysięcy, także przeskok jest spory. Wrócę jeszcze na sekundę do tego komfortu, bo za każdym razem mi się to rzuca. Zobaczcie, kiedyś kupując samochód klasy B, byliście skazani na to, że jazda takimi samochodami naprawdę nie należała do najprzyjemniejszych. Było ciasno, było strasznie głośno, zdarzały się, nie wiem, gołe blachy, wyposażenie było fatalne. Każda dziura, każda jakaś nierówność, bolały zęby od czegoś takiego. I wiadomo, spowodowane to jest też stosunkowo małym rozstawem osi. I dzisiaj też wiele samochodów z segmentu B ma ten sam problem. Może to nie jest problem, może to jest cecha charakterystyczna. W C3 tego nie ma i naprawdę mówię o tym po raz kolejny, dlatego że to jest coś, co trzeba podkreślać. Będziecie się w tym samochodzie czuli bardzo komfortowo. Nawet możecie mieć wrażenie, że jedziecie mini crossoverem, czymś na pewno większym niż taki typowy samochód z segmentu B. Nawet patrząc na to auto z przodu, szczególnie z przodu, wydaje się samochodem sporym, a jest to nadal klasa B. Także będę to podkreślał. Jeśli lubicie się czuć w samochodzie komfortowo, ale chcecie kupić mały samochód, to C3 jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Często spotkacie się też dzisiaj z tym, że zamawiając samochód, jesteście w dużym stopniu ograniczeni na przykład gamą kolorystyczną. Chcąc wybrać samochód, macie tam 5-6 kolorów i w zasadzie ciemny, jasny i ten wybór czasami nie jest duży. Nie da się. Takim markom Citroen mówi: potrzymaj mi piwo, bo biorąc pod uwagę paletę kolorów plus wykończenie kolorystyczne na przykład dachu, mieszając te wszystkie kombinacje, macie 36 wariantów skonfigurowania swojego samochodu. Także robi to na pewno wrażenie i jest to na pewno też czymś bardzo pozytywnym, bo fajnie jest, wybierając sobie samochód swój, mieć wpływ na to, jak ten samochód będzie wyglądał, żeby nie był taki sam jak auto sąsiada, a 36 wariantów to już jest coś, w czym spokojnie można wybrać. Przechodząc powoli do podsumowania, zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mianowicie to, że też bardzo pozytywną rzeczą dzisiaj jest to, że kupując samochód klasy B, możemy mieć w nim bardzo ciekawe elementy wyposażenia, nie jesteśmy wskazani na jakieś takie podstawowe rzeczy. Nie musimy się cieszyć, że po naciśnięciu hamulca włącza się automatycznie trzecie światło stop, tylko na przykład wsiadamy, telefon łączy się z systemem multimedialnym, od razu uruchamia się na przykład, nie wiem, jeśli słuchacie podcastów, ja jakiś czas temu odkryłem, uwielbiam słuchać podcastów, polecam wszystkim. Naprawdę korki mijają przyjemniej i wsiadam w ten samochód, wsiadam znowu, podcast znowu się włącza. To jest dobre, że kupując taki samochodzik, który może się kojarzyć, czy jeszcze jakiś czas temu kojarzył się z samochodem do dojechania z punktu A do punktu B, i to w zasadzie jedyny cel, dla jakiego kupowało się taki samochód, jakaś przyjemność, komfort i tak dalej, w ogóle nie były rozpatrywane. Dzisiaj
naprawdę można się poczuć w takim samochodzie fajnie, można być rozpieszczonym przez wyposażenie i przede wszystkim, znowu kolejny raz wspominam o tym, jeździć w naprawdę komfortowych warunkach. I tak jak mówię, mam świadomość, że powtarzam to po raz kolejny, ale to jest coś tak bardzo wybijającego się w tym modelu wśród wszystkich innych marek, nie tylko z tego segmentu, że trzeba to podkreślać, bo to jest ten element wow w Citroenie C3. Warto też wspomnieć, że dochodzą do tego naprawdę szerokie i wygodne fotele. Drobnym minusem jest to, że nie mamy podparcia lędźwiowego, ale nie wiem, może dla mnie jest to coś, co da się jakoś spokojnie przeżyć, w zasadzie brak tego elementu. Fotele na pewno też są jedną ze składowych tego, że w tym samochodzie czujemy się tak bardzo komfortowo. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na temat tego samochodu, szczególnie od osób, które takie auto nabyły. Jak sprawuje się on po jakimś dłuższym czasie, czy jesteście zadowoleni z zakupu? I przede wszystkim też jeden temat. Nie chciałem go poruszać w trakcie testu, bo to jest coś, co pewnie jest bardzo indywidualne. Ja mogę na to patrzeć inaczej niż Wy, ale ja specjalnie na to pytanie nie odpowiem, bo chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi na to pytanie w komentarzach. A mianowicie, czy to jest samochód tylko dla kobiety? Czy wręcz przeciwnie, jest to samochód dla każdego? Pod filmem znajdziecie dobre miejsce do wyrażenia swojego zdania. Dzięki po raz kolejny. Zapraszam na kolejne testy. Za moment odbieram kolejne fajne auto i znowu będzie bardzo duży przeskok, bo z mojego samochodu tym razem wsiądę w bardzo duży. Standardowo wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.